Witam was, moi kochani, bardzo cieplutko w grze Lens Island. Jak widzieliście przed momentem, udało mi się zdobyć kolejny Lightstone z naszej wykopywarki minerałów, czy jak to nazwać, z naszego kamieniołomu. Skoro mam, no to trzeba zrobić... Trzeba zrobić ten proszek. Dodajmy to. Busta, niech leci szybciej. Spoko. Bierzemy 3 proszki, dziękuję. Możemy iść teraz tutaj. I zobaczcie. Proszki. Szkło. To nie mam szkła? Ojoj. No dobra, to zaraz będziemy mieli szkło. No i jedziemy. Z koksem. Potrzebujemy szkła. No to mamy. I szkło. A ile on tego szkła potrzebuje? Chyba więcej. Większą ilość, więcej sztuk, więc dołóżmy jeszcze i zróbmy kolejne szkło. Nie wiem ile, chyba 5 potrzebuje albo i więcej. Teraz? Jeszcze nie? Mamy 6, czyli ciągle za mało. To chyba trzeba 10 mieć. No to róbmy. Mamy 8. Mamy 10. Czy teraz? Jest. I to będzie chyba to, co potrzebujemy do... Jezu, wiecie co? Ja pójdę jeszcze raz sprawdzić, bo ja nie jestem pewien. Teraz czy ja muszę zrobić ten napój, czy inny. Dajcie mi chwilę, zaraz ja to sprawdzę i zaraz się z wami spotkam. No, musiałem się upewnić. To jest Flash Potion, czyli wygląda jak to. Więc to wygląda inaczej. Faktycznie ma inny korek. To będzie pewnie z jagód. Nie, teraz jagód to jest to. No to będzie z czego? Aha, z tego, tak? Z grapesu, bo tam grapesy też są chyba można dodawać do potki. Ale dobra, chcemy Flash Potion. Więc to mamy. Flash Potion będziemy mieli, to zdobędziemy esencję, no bo trzeba będzie sporo nafarmić tych złych duchów. Trzeba będzie rozwalić kreatury ciemności w jaskiniach i zdobyć te 400. No 7, a tutaj 1000 kasy, no to jeszcze trochę będziemy mieli też, spoko. Jakoś to się uda, ale nie prędko, ale jakoś się uda. Więc wracam do domu, moi drodzy, i robimy Flash Potion. Wiecie, teraz tak sobie myślę, że kurczę, wkurza mnie trochę w tej grze jedna rzecz. Czy nie, no nie wkurza, no tak często jest, tracisz połowę ekwipunku, bo tracisz jakiś ekwipunek. Ja się boję, że jak pójdę, no właśnie zdradzam, co mam zamiar jeszcze w tym odcinku zrobić, wrócić na pustynię. Tutaj Jolonka pisała, że wrócić na pustynię do tych podziemi i tam przejść te ognie i tam coś na mnie czeka fajnego pewnie. Więc Jelonka pisała, że w jaki sposób ona to przechodzi, te ognie. Ja nie wiem, czy mi się tak uda, bo ja jestem... No nie jestem akurat... No to, bo on tak się dziwnie porusza, widzicie. Tak, nie wiem, czy tak dam radę. Może dam radę, no. Ja zazwyczaj na shifcie biegam. No ale dobra. No, pójdziemy tam jeszcze. Ale ja się obawiam, że jak ja zginę, to ja stracę którąś z tych potek. To będzie ogromny ból. Jak ja stracę potkę. No ale jak teraz nie zrobię tej potki, no to z drugiej strony mogę stracić to. Gdzie nie wziąłem tego? A nie, to już jest złożone tutaj. Dobra. To jest ta potka. No dobra, niech robi. Potrzebujemy dołożyć trochę tych esencji ciemności. I niech się potka, moi kochani, robi. A my w tym czasie zobaczymy nasz ogródek, jak wygląda. Może trzeba będzie podlać. A mam konepkę przy sobie, dobra. To lecimy do ogródka. Ja wiem, że trzeba by było zrobić faktycznie wodę tutaj i to on będzie automatycznie będzie się podlewać, jeżeli byśmy zrobili takie struktury jak właśnie studnia, water pump, wind, nie wiem, to pewnie, wooden tower,
Water Tower i to będzie chyba się samo podlewało, ale nie jestem pewien. Dobra. Czy to jeszcze nie jest gotowe? To jeszcze nie jest gotowe. Po prostu trzeba podlać w takim razie. Postaram się, jak mi się uda, na dwa razy to podlać, bo nie zawsze to się udaje. Muszę być po prostu na środku tego trójkąta. Wtedy on... A teraz jestem troszeczkę w tą stronę. A nie, jeszcze nie, muszę jeszcze raz inaczej. O, tak. I teraz postaramy się podlać wszystko. O. I tak samo z drugiej strony muszę zrobić. Tutaj stanąć tak, żeby on był... dosięgnął wszystko. O, właśnie. Brawo, ty. A to już jest? Jeszcze nie. Dobra, no to w takim razie zobaczmy, czy już się nasza podka, czy już się zrobiła. Tak, no to... A jakbym ją zostawił tutaj, to jej nie stracę, jakbym zginął. O, dobry pomysł. Prawda? Okej, dobra, to w takim razie, moi drodzy, czeka nasz podróż na pustynię, do jaskini i do tych ogni. I miejmy nadzieję, że tam... Chyba, że ja tarczą bym mógł się zasłonić przy tych ogniach. To nie głupi pomysł, prawda? Mamy tą tarczę, która jest bardzo ciężka. Jak jej nie używam, to spoko, ale jak ją zacznę używać, no to bardzo wolno, ale wtedy to może być czas na przejście. A nie mogę się ruszać, nie? Mogę tak zrobić, przejść do ognia i broń. No zobaczymy. Na razie ją deaktywuję i słuchajcie, płynę na pustynię. Widzimy się za momencik. Dobra, moi drodzy, jestem już na pustyni. Sobie zaparkuję odpowiednio. Pójdę jeszcze raz w stronę tego wejścia. Jestem ciekaw, czy będą tam już z powrotem, czy się zrespią kolejne stwory. Bo jeżeli będą stwory, no to będzie co pokazać. Jak nie będzie stworów, to, moi drodzy, zrobię cięcie i po prostu widzimy się za momencik. Teraz też już zrobię cięcie. No, moi drodzy, nie było stworów, ale musiałem się cofnąć po pochodnie, bo oczywiście zapomniałem. Stworów po drodze nie było. No i teraz pytanie... Jak ja mam tam przejść? Zastanawiam się, czy mi pomogłaby tarcza. Nie no, nie ma co. Po prostu trzeba przejść w ten sposób, że przebiec i tyle. Ale tu już jest stwór. Stwory biegną. Dobra, muszę rozwalić te ich spawnery. Aj, zginąłem. Za dużo ich tu jest. Niech to szlak. Znowu w pław będę musiał płynąć. Dobra, wróciłem. Zbudowałem sobie tratwę i przyjechałem tutaj tratwą. O, udało mi się. Bez niczego, chyba. No i tutaj trzeba te spawnery rozwalić. Jak najszybciej. Jest. Teraz jeszcze ich. Co tutaj mamy? A, dużo nie straciłem, ale dusz straciłem kilka i trochę tylko pumpkinów. To nie tak źle. Dobra, jest dobrze. Zjemy sobie coś. Podleczymy się. Nie wiadomo, co mnie tam czeka. Jeszcze jakiś boss znowu albo coś. Okej, ty kolego. A ty. Udało ci się mnie zaatakować. Dobra, słuchajcie, mamy punkty. Ile mamy? 8. Mógłbym wziąć to. Mógłbym wziąć więcej życia. Mógłbym wziąć to. Kurczę, co to jest? Every 7 hits apply 50 more damage. A to? Kurczę, no nie wiem, nie wiem. Powiedzcie mi, co wybrać. Czy to? Czy to?
Czy tak, no tego nie wybiorę, bo nie mam 12, ale czy to? Czy w życie iść bardziej? Czy może któreś z tych? Które z nich następne? Bo powinienem wziąć, chyba że mam sobie zbierać do tego. Dajcie mi znać w komentarzu, proszę. Dziękuję bardzo. Idziemy dalej. Spoko. Kolega już dostał. W czambo, tak zwane. Czy najpierw to. Dobra. Mamy duszę. Co to jest? Aktywuj. Co to było? Aktywowałem coś? Jakieś przejście kolejne, czy co? O, aktywowałem jakieś przejście. Jakiś kolejny portal do... Mogę iść tędy? O kurczę, mogę. O, w mordę. Dobrze. Co to za droga? Dostał w plec mieczem. Dobra, wezmę sobie po drodze żelazo. Dlaczego by nie? I co dalej? Mamy... Czy to jest... O kurczę. Okej, spawner tych skubańców. O nie. Wow. Co to jest? To jest to! Aj, weapon too low. Świetnie, moi drodzy. Świetnie. Świetnie, że mam za słaby kill off na to. No niech to szlak, trzeba było mi powiedzieć w komentarzach. O nie, cała droga. Na marne. No dobra, ale wiemy, że to jest tutaj. Nie chcę już przeskakiwać, bo po prostu nie ma sensu, to ja nie mogę tego wydobyć. Ajajaj. No dobra, nie ma to tamto, wracamy w takim razie, wracam do bazy, moi kochani, widzimy się za momencik. Słuchajcie, słuchajcie, nie wiem, czy to się zrespiło, czy ja tędy nie szedłem, ale chyba nie, bo ja to miałem pod innym miejscu, bo patrzcie, mamy znowu wroga. I zastanawiam się, nie, ja tędy nie szedłem. Czyżbym doszedł tędy też do... Tu mamy żelazo. I co tu mamy? Kamień. Aha, i nic. I możemy skakać przez lawę i zbierać... No nie, wiecie co, powiedzcie mi... Nie, nie, właściwie wiecie co, nie ma sensu. Faktycznie, bo ja nie zdobędę tego. Czy to jest żelazo, czy to jest... To jest żelazo. Ja muszę zrobić sobie lepszy kill off po prostu, nie? Muszę zrobić sobie lepszy kill off. No trudno. Ten tytanowy. No. Dobra. Jeszcze raz w takim razie się żegnam i widzimy się za momencik, jak dojdę do bazy. Dobra, moi kochani. Skoro już wróciliśmy do bazy, to zobaczmy, ile kosztuje mnie lepszy pickaxe. 3 sztabki czystego tytanium, a to wszystko bym miał już. Czyli 3 sztabki czystego tytanium. A jeszcze mamy coś takiego jak właśnie backpack lamp. I to bym chciał też sobie zrobić, bo wydaje mi się to bardzo fajne. Pewnie więcej światła i nie będę musiał nosić w ręce pewnie tego. Dobra, co potrzebujemy? To bym wszystko miał oprócz żelaza. Musiał zobaczyć, jak się robiło żelazo, bo nie pamiętam. Zobaczmy, jak się robiło żelazo.
To się robiło chyba to i to, tak? I to będzie sztabka żelaza, jak mi się wydaje. Sprawdźmy, ile ja potrzebuję tego żelaza. Do tego? 10 sztuk, wow. Dobra, a do sztabki czystego tytanium to na pewno potrzebuję tytanu sporo. 7 sztuk. Za mało tytanu mam, żeby zrobić 3 sztabki, bo 7 sztuk wychodzi. Dobra. Czy ja mam tyle żelaza? Nie mam tyle, bo potrzebuję... A może? Co tego mam? Tyle? Ile z 30 dostanę? Bo teraz nie liczyłem. W takim razie zróbmy sobie te 10 sztabek żelaza. I zróbmy sobie tą... Zawsze jeden, szkoda, że jeden. I zróbmy sobie to. 75 sztuk takiego drewna. Będę musiał jeszcze po to drewno pofarmić. Dobra, wiecie, to taki mam cel w takim razie. 10 sztabek żelaza, więcej drewna, więcej... Kol nie, chyba nie trzeba, węgla, bo mam, ale to drewno muszę na pewno ściąć. Więc widzimy się za moment. A ja będę farmił jeszcze... pojadę wyciąć drzewo. Pojadę do tej północnej... Bo nie widzicie teraz. O Jezusie, nie. Pojadę. Nie to, nie to. Po prostu nic. Pojadę tutaj. Być może będzie jakiś tytan. No spoko. To taki mam cel teraz. Porobię trochę, powycinam drzewa. Poznajduję tytan. I zrobimy sobie... lampion do plecaka, który się przyczepia, oraz nowy, lepszy kilof. Ok. No to zobaczmy, co się tu zrobiło. Już 4. Drewna trochę trzeba jeszcze, węgla trochę trzeba dołożyć. Boost jest. Ile mam już ich? 11, już starczy. No dobra. Jak już masz, to starczy. 11 starczy. Ty by nie robiłeś szkło. Ja chcę, żebyś teraz... Czekajcie, tutaj mogę to zrobić. Porobił więcej. Porobił więcej tych trunków. Ponieważ mi się one na pewno przydadzą. Tutaj leży ten trunek cały czas. Leży bez niego. Dobra. Jak tylko zrobię jeden trunek, wrzucę go. Niech się szybko boostują następne. Ja już nie mam plecaku żadnego. Dobra, i szybciej. Będę potrzebował kilka wziąć ze sobą, żeby wydobyć więcej żelaza, więcej tytanu z tamtej kopalni. 3 sztuki powinny mi starczyć. Tutaj dodamy trochę węgla i tyle. Dobra, moi drodzy, to tak jak mówiłem, plan jest taki, aby zebrać 40, a ile tam jest? 75 potrzeby. Czy ja może mam tutaj jakieś takie drewno? 30, Słuchajcie, mam 70 sztuk, 5 drewna mi zabrakło, żeby to zrobić. Ale dobra, to nie jest tak źle, to w takim razie nawet nie muszę tam płynąć, tylko na tą malutką wysepkę koło domu tutaj. Tutaj mogę wyrąbać parę drzew. Spoko, i wtedy będę miał wszystko na tą lampę. Spoko, no to za moment się widzimy. No okej, jestem z powrotem. Mamy drewno, więc mogę sobie tu wytworzyć taką, czy taką. To jest ręczna. Serious cave when... Aha, kiedy ręce się zmęczą. No to ja bym właśnie to chciał. O! I jest. I co? I gdzie ja to mam? Czy jest to w skrzyni gdzieś? Jest. I gdzie mam to... A mam ręce puste, czyli mogę sobie trzymać jeszcze tarczę i to? O ja, ci mogę wszystkie 3 rzeczy mieć. Świetnie, brawo, o to właśnie chodziło. Brawo, super. No dobra, no to moi kochani, jestem bardzo zadowolony, bo mamy latarnię, którą przyczepiamy do plecaka. Świetnie. Teraz trzeba znaleźć więcej tytanu.
Dosłownie potrzebne nam 3 sztuki tylko i zrobimy sobie lepszy kill-off. A więc ja ruszam na wyprawę znowu po tytan, czyli najprawdopodobniej ruszę na razie tutaj. Mam nadzieję, że znajdę tytan, jakieś trzy sztuki. Jak nie, to pochodzę sobie jeszcze tutaj. Jak nie, to popłynę tutaj. A jak nie, to popłynę jeszcze tutaj. Tak, żebyśmy 3 sztuki tytanu znaleźli i będziemy mogli, moi drodzy, zrobić sobie lepszy kill-off. To ja lecę zobaczyć, co jest tutaj. Widzimy się za chwilkę. No już jestem, zaparkowałem sobie jak zawsze. Byłem, żeby od razu na odpłynięcie. Widzę, że nawet tytan jest do wykopania, co jest super. To te 3 sztuki na pewno będziemy stąd mieli już. Genialnie wręcz. Ach, 24 sztuki, pięknie, potrzebujemy tylko 21. A tu? A tutaj nie wpadło, patrzcie. No dobra, wezmę to, tutaj już nic z tego nie mogę brać. Dam te 3 sztuki, co tu miałem. Niech prowadzi swoje wykopaliskę dalej. Nasza kopalnia. Zobaczymy, co wydobędzie. No mam nadzieję, że więcej tych kryształków. Chociaż jak zrobię sobie lepszy kill-off, to już się naprawdę nie będę przejmował tymi kryształkami. Bo będę sobie mógł chodzić do kopalni, do jaskini i po prostu brać. I tyle. Dobra, moi drodzy, ja wracam do domu i znowu zrobię cięcie, niestety. Ale chyba raczej nie chcecie patrzeć, jak ja pływam. Ja sobie zawsze mapkę włączę i sobie kieruję na mapce. No to widzimy się, jak już będę tutaj na brzegu i przy swojej chatce. I zrobimy sobie lepszy kill-off, bo tam chyba nie potrzebowałem tego lepszego drewna. O cholera, chociaż nie jestem pewien teraz. Wiecie co, ja jeszcze wstąpię tutaj po drodze i porąbię sobie trochę hardwooda. Więc porąbię hardwooda, dopłynę do obozu i zrobimy razem lepszy kill-off. No i wróciłem do domu. Mogę zająć się teraz przetwarzaniem tytanu. Na te sztabki potrzebujemy 21, 15, trochę więcej tego, no i jedziemy. Zróbmy sobie te 3 sztabusie. Ja co jeszcze potrzebuję do tego pickaxa? To wszystko mam, 15 tego hardwooda, ja zebrałem 100 około, także jest dobrze. A to? No to jeszcze też będę musiał zrobić. A co to jest? Big Bucket. Jeszcze coś lepszego, tak? Chyba do farmienia. No ale spoko, na razie to nie mamy takich wielkich farm. Ale to pewnie z czasem też zrobię. To by musiał dużo metalu, żelaza, ale spoko. Tutaj jeszcze na to bym musiał ten tytan znaleźć na siekierę. Chociaż na razie nie spotkałem drzewa, którego nie mogę ściąć już tą siekierą. Więc może spotkam jeszcze jakieś lepsze drzewo gdzieś w podziemiach może, albo... No nie wiem, zobaczymy, ale zobaczmy w takim razie, czy jak tam się sprawy mają tutaj. Już jedną mamy, za chwilę będziemy mieli drugą sztabkę. Dobra, i jeszcze jedna sztabusia, to szybko przejdzie. I wtedy, moi drodzy, aha, zobaczymy tutaj, mamy 18 aż, pięknie. Tutaj chlebek można piec sobie, jestem bardzo zadowolony z tego, jaki progres mamy. A mamy progres, słuchajcie, mamy progres. Jest na razie wszystko super. Tutaj bym musiał jeszcze, no i 3 jeszcze tytanu zostały. Jest świetnie. Jest naprawdę dobrze. Tylko tutaj muszę 500 tej esencji. Chyba 500 tam było, nie? I 1000 albo 700. Teraz nie wiem. I 1000 tutaj kasiory. Mamy lepszy plecak. A jak mamy lepszy plecak, to wtedy mamy upgrade miasta. Znowu. Spoko, mamy już 3 sztabusie. No i robimy lepszy kill-off. Brawo ty. No dobra, no to w takim razie ten lepszy kill-off. Aha, tutaj. Lepszy kill-off. Idzie tu. To teraz będę mógł. Chyba. Będę mógł pewnie podnieść tamte Lightstone, nie? Świetnie. Jest super.
Dziękuję Wam, kochani moi, za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, serdecznie zachęcam. I w następnym odcinku pójdziemy po Lightstone i będziemy zwiedzać tą jaskinię wulkaniczną. Trzymajcie się ciepło. Czekam na Wasze komentarze. Pa, pa.